Faceci, którzy, na których jak się patrzy, to wydaje mi się, że y, żadna propozycja y, nie może być odrzucona, jakakolwiek. Ryba and the Witches. Y, czyli Bartosz i Piotrek, witam Was bardzo serdecznie. Witamy, Bartosz Muszyński i Piotr Rybicki, to tak dodam jeszcze. Y, od, obok Was w zespole jeszcze jest ktoś, bo to nie jest pełny skład. To jest Wojtek Czarnowski, który w tej chwili. Kidzle ptaki, bo to jest orientolog zamiłowania i w tej chwili liczy pustułki. Pozdrawiamy Cię Wojtek. A nie, poważnie, tak? Ja. Panowie, bo tak naprawdę kiedy ja Was przedstawiałem w konkursie Nowe Męskie Granie, kiedy też konstruowałem z tych informacji, które mi przysyłaliście internetem, takie krótkie zdania, które miały Was charakteryzować, to, to na co zwróciłem uwagę, to konkretne ksywki. To powiedzmy sobie szczerze, że tutaj nikt nie bierze jeńców, więc powiedzcie jeszcze, jak to wygląda od tej strony takiej identyfikacyjnej? Kto jest kim? No wiesz, no ja jestem mucha, zawsze byłem mucha, więc jestem przyzwyczajony do tego, a ryba to jest ryba. No. Tak, jesteśmy, mamy krzywki rozproporcjonalne do, do charakterów. <laughs> Piotrze, rybo, ty przewozić, przewodzisz temu gangowi, o czym zresztą w tych krótkich informacjach też była, była mowa. O ile wcześniej przed kilkoma minutami grałem zespół The Aesthetics, mówiąc, że oni są najmłodszymi uczestnikami konkursu nowe męskie granie. Tak wy i życiowo, i muzycznie wydaje mi się, że jesteście doświadczeni najbardziej. No taka rola jest. Młodzież powinna robić rewolucję, i młodzi muzycy powinni się zająć robieniem rewolucji, także w muzyce, natomiast muzycy tacy jak my, czyli doświadczeni, już grający od wielu lat, mm -hmm. robią alternatywę do tego, co się dzieje. tak? Dokładnie, do tego może też, co przeżyliśmy, co graliśmy, bo często się mówi, 20-letni muzyk, 18-letni gra alternatywę, ale czego alternatywę? Chłopcze, ty powinieneś grać na barykady. No róbcie, róbcie, róbcie rewolucję. I z tego, co Zabijcie widać zresztą w tych zespołach, które zaprosiłeś. Jest no, grania. Tam jest dużo rewolucyjnych dźwięków i fajnie Jesteśmy dobrze. bardzo zaszczyceni. Jest świetna obsada. No, także no, czuję się, czujemy się zagrożeni. <grym> Natomiast doświadczenie, <grym> okay. doświadczenie, tak jak mówiłeś, jest tylko chyba naszą zaletą. Znaczy, mnie się podoba w przypadku waszego projektu, podoba mi się kilka rzeczy. Podoba mi się na przykład tą. Że w pewnym momencie, bo ja rozumiem, że muzyka jest hobby i wielką miłością, no bo nie może być inaczej. Że w pewnym momencie ktoś z was musiał pstryknąć w palec i powiedzieć, ok, a teraz nagrywamy płytę, proszę bardzo, robimy to, robimy to bawimy się w to jest, i, i, i cieszymy się z tego. No tak było. I fajne jest to, że, że mimo tego doświadczenia życiowego yy, nie założyliście, czy nie, 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 nie wsunęliście stóp w Kapcie w pantofle, tylko jedziecie dalej z koksem, krótko mówiąc. No wiesz, no tak to było, że, że pierwsze założenie było takie, zawsze szuka, szukaliśmy wokalisty, bo my, my się spotykamy od lat i gramy ze sobą, e, graliśmy ze sobą kupę lat, ale e, ciągle zaposzukiwanie wokalisty było, było nadrzędnym, bo przecież wokalista tworzy to wszystko. Ja coś tam w moim studiu zaśpiewałem i wysłałem to rybie. Mówiąc, że wiesz co, ryba tak to powinno mniej więcej wyglądać. No i właśnie pobudził we mnie to zwierzę, które w wieku lat plus 40 obudziło stare korzenie i szybko skrzyknęliśmy się w trójkę. Graliśmy każdy z kimś, ale nigdy razem, mhm. a te same dźwięki gdzieś wokół nas chodziły. I w tym momencie Barta zaczarował nas swoim bokalem. No tak troszeczkę to brzmi jak bajka o Króle królewnie Śniestrę, ale tak to mniej więcej wyglądało, bo... Wokal Bartka to jest wokal człowieka doświadczonego z zębem czasu, jednocześnie bardzo elektryzujący, ma w sobie wszystkie rzeczy, które mnie jako człowieka, który chciał nagrać płytę, mocno dopingowały do tego, żeby skrzyknąć chłopaków. I mhm. w tym momencie stworzyliśmy coś, jeszcze wtedy, kiedy to powstawało, było ciężką garażową muzyką. Ale jest, ona jest w dalszym ciągu taka. Jest, ale ona przeszła, raz, a my razem z nią przez ten cały czas, bo to tak gdzieś od roku się bawiliśmy, mhm. przeszło u Bartka w pracowni malarskiej w lesie. Siedzieliśmy w różnych godzinach, przy różnych mówiłeś przed chwilą o, no, o czymś o <coughs> z różnymi prezentami, S, tak? z prze rozmawialiśmy, graliśmy, dźwięki łapaliśmy i przechodziliśmy całą y, 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 edukację muzyczną, współczesną, y -y. łącznie z tym, co w nas się działo, czyli tym Nickiem Cave'em, gdzie widać, y, widać Sister of Mercy, z tym, tymi wszystkimi y rzeczami, które można gdzieś tak nam Mówiono, że słychać po, w tej naszej muzyce. Wszystkie te, te, te dźwięki się wymieszały, Wiesz, yy, dzisiaj słuchając nowoczesnej muzyki trzeba mieć filtry, bo różna muzyka jest i, i mogliśmy przefiltrować rzeczy, które nas interesują. Piotr, a ty, a ty nie, masz, nas... nie masz takiego wrażenia, że właściwie termin nowoczesna muzyka dzisiaj to on nie istnieje, bo jest tyle cytatów z przeszłości? Tyle ludzi zaczyna w sposób normalny, prosty, bluesowy albo rock'n'rollowy łoić i robią to z fantazją, robią to super, więc ja myślę, że... A nowoczesna muzyka może być vintage'owa, prawda? Od odwołuje jest... się do, tak, do źródeł. Zresztą to słychać w wielu właśnie zespołach, które nie mają o tym pojęcia. My ostatnio graliśmy na Spring Break Festival, gdzie poznałem taki trzydniowy yy, cały... Showcase to się showcase, nazywa, tak. tak. Gdzie był przekrój zespołów. Mhm. Troszeczkę nas poirytowało momentami, że zespoły cytowały zbyt dosłownie niektórych. Słyszałem zespół, nieważne jaki, bo rozmawialiśmy dużo na ten temat, który grał na przykład ściany dźwięków, wysoki wokal. Ja to słyszałem 15 lat temu w wykonaniu Myslowic. Oni nie mieli tego świ tej świadomości, dla nich było to odkrywcze. Mhm. Ja ich broń Boże nie, nie, nie kopałem za to, ale mówiłem, że raczej, szukajcie tej swojej drogi, że można wymieszać. Rzeczy, te, no, to które są. Zespół, no tak. Ale w te, w, w, można wymieszać te rzeczy, które są doskonałe muzyce. E, to, co jest w tej chwili, odwołać się do źródeł i, i stworzyć swoją jakość. Ale, umówmy się, że termin nowe męskie granie, on jest ruchomy. On się nie, nie odwołuje do metryk, żeby no, nikt nikomu nie patrzył oczywiście. w roku urodzenia, bo to, to nie o to chodzi. E, Nowe męskie granie, czyli to granie, które dzieje się tu i teraz. Natomiast jedna rzecz mi się bardzo podoba. Najbardziej mi się na, na tej płycie waszej debiutanckiej podoba jedna rzecz, że jako faceci doświadczeni, jako osoby, które przyjęły już trochę, że tak powiem, kul w piszczele przez życie no e, czy, czy od życia. Gracie taką muzykę, która nie wydaje się być żadnym podsumowaniem, jakimkolwiek podsumowaniem. Tylko to jest właśnie komunikat do przodu. Dziękujemy, bo tak właśnie chcieliśmy. Tak żebyś... właśnie być. Tak chcieli. właśnie miało być. Bo wiesz, z, te, z tego, przez te wszystkie lata, kiedy graliśmy, to, 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 to właśnie nie ma podsumowania. To jest sesja to jest tego, co chcemy robić, nie? I to, tego, co, 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 co szukamy w muzyce, w nowoczesnych brzmieniach, to, co nas inspirują, jak nas inspirują bendy w ogóle. I to no właśnie to, co mówiłeś. Mhm. Mm, dobra, to teraz tak. Po prostu ryba and the witches. Tak. Dlaczego wiedźmy? Zobacz, jak wyglądamy. <laughs> nie no Okej. Okay. Chociaż, Piotrek, powiem, powiem jedną rzecz. Ja na to w ogóle nie zwracam uwagi, bo dla mnie takie rzeczy są przy rozmowie z muzykami nieistotne, kompletnie. Ale jeśli już, jeśli już, jesteśmy przy wyglądzie, gdyby postawić obok ciebie Tomka Organka. Faceta, który w tym roku zadebiutował fantastyczną płytą zatytułowaną Głupi. Znamy, no, no to właściwie to, to, jest, to kto jest. Kto jest czyim sobowtórem? Takie, takie mógłbym zadać <grym> pytanie. Po prostu dwie krople wody. No to widzisz, no, sami się podobniamy do tego, co słuchamy. <grym> jeżeli, jeżeli nasłuchaliście się w życiu muzyki, no to jak myślicie, jaka jest jej kondycja dziś? A, a, dziś jest bardzo. Chciałem właśnie to powiedzieć, bo myślałem o tym. Dobrze, że zadałeś to pytanie. Mm. Bardzo dużo się dzieje w muzyce to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, bo cieszymy się, nas przynajmniej, mm. ogranicza tylko wyobraźnia. Ja wiem, że to są banały, ale taka jest prawda. I dzisiaj słuchając na przykład tych 20 zespołów, które wybraliście, mm. to tak właśnie ta eklektyka w tym wszystkim jest. Jest bardzo dużo wspaniałych dźwięków których możemy. Nie ma jakiegoś jednego nurtu. Wszyscy nie, nie starają się kogoś yy, yy, za kimś iść podążać tą samą drogą. Każdy szuka swojej drogi. W związku z tym ta muzyka jest jakby szeroka. I teraz jest tylko kwestia, yy, czy znajdzie kogoś, kto tak samo myśli. Niezwykłe jest to, że wczoraj yy, ci, którzy zarządzają aplikacją do nowego męskiego grania, przekazali mi jedną informację techniczną, ale ciekawą. Yy, to nie jest YouTube. To nie jest ten bardzo popularny kanał w internecie, gdzie odsłuchy, czy teledyski, czy utwory po prostu są. I, i to jest w tej chwili główne narzędzie, no, główny nośnik, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki w sieci. I powiedział: Ten ktoś powiedział: Wiesz co? Te utwory, tych 20 utworów, które tam wrzuciłeś, o których artyści zadecydowali w tym konkursie, mają ponad 50 tysięcy przesłuchań. I stała się rzecz dla mnie w mojej głowie najważniejsza. To znaczy. Ja nie chcę ludzi namawiać tylko i wyłącznie do tego, żeby oni klikali, oddając głos. Ja chcę namawiać ludzi do tego, żeby przed tym kliknięciem oni, oni się z tym zapoznali. I, tak I po zdają, prostu. I w, 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 wczoraj podczas Orange Warsaw Festival spotkałem mhm. muzyków jednego z zespołów, którzy uczestniczą w mhm. tym konkursie. Powiedzieli, wiesz co, coś się zaczęło dziwnego dziać, bo tak jakoś od, tyg, od kilku tygodni więcej ludzi do nas pisze, więcej kliknięć mamy, ktoś się zaczął interesować. No, no, ta magia jest naprawdę. No o to chodzi, tak, żeby, żeby jednak to upłynniać gdzie tylko Rozmawialiśmy można. Rozmawialiśmy też telefonicznie o tym, że bardzo dużo muzyki sam dostajesz. Mhm. I nie masz chociażbyś chciał, to nie, nie wszystkiego jesteś w stanie przerobić. To zobacz, jaka jest To jest ta okazja, żeby, to, żeby tą muzykę posłuchać. No właśnie, i te, tego typu imprezy, tego typu konkursy, te Springbass, te nowe męskie granie te wszystkie rzeczy, które się tworzą, tego, one się tworzą cały czas. Mhm. Bardzo mocno inspirują ludzi do tych, którzy mają coś do powiedzenia także w muzyce, bo w każdej dziedzinie. Bartek jest też są plastykiem. Też wie doskonale, że w jego malarstwie też się spo, można spotkać z ludźmi i, i prawdziwymi artystami i tych, którzy trochę oszukują. Piotr, ale ja muszę o coś zapytać, bo zróbmy tak. Teraz jeszcze jedno pytanie, później muzyka. Jeżeli możecie, bo przyjechaliście specjalnie na audycję dzisiaj, jeśli możecie, to zostańcie i przed osiemnastą jeszcze sobie porozmawiamy, tak. że nie będzie ostatnia część. Ale ty się również trochę znasz na organizacji dużych imprez. Na tym, co, na co ludzie przychodzą, na co nie przychodzą, to powiedz, jak to z Twojego punktu widzenia wygląda. Dlaczego to jest tak, że nagle dzieje się festiwal w Polsce z piękną, długą tradycją, i ci, którzy ten festiwal odbierają, oni mają tylko jedną informację w telewizji, na ekranie: że to jest esencja, to jest wyciąg z polskiej muzyki. Podczas kiedy tak naprawdę tej muzyki jest mnóstwo, i nie jest to żaden wyciąg, i to nie jest najlepsze, i to nie jest esencja. Jak to zmienić? Masz jakiś pomysł na to? A o jakim festiwalu mówisz? No, po prostu no, mówię o festiwalu w Opolu. No, mm. Mnie serce boli, że on jest taki, jaki jest. No nie powinien taki być. No, to, to już jest taka instytucja i on jest przez, wież, no jest przez zasiedzenie on jest. On, on, gdzieś ktoś to pięknie opisał, że co roku przychodzi nowa ekipa i każdy mówi, teraz już będzie tak, jak do tej pory nie było. Mm -hmm. I za każdym razem są. No, wykonawcy, którzy akurat przechodzili albo są, mają do wydawnictwa płyty i tak dalej, no tam chyba raczej zachwiały się te proporcje, po co, czemu ten festiwal ma służyć? Tutaj chyba trzeba najpierw sobie odpowiedzieć na te pytania. Tak. Bo, bo to jest najważniejsze. Tego Ale jak przekonać dać? ludzi, żeby jednak, że, 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 że ci, którzy są. Niby na drugim planie, na trzecim, na czwartym, na których się nie zwraca uwagi. Trzeba słuchać ludzi. Bo chyba coś innego się słucha, coś innego kupuje, coś innego się gra, coś innego jest, egzystuje. No sam dobrze wiesz. No, bo ci wykonawcy, którzy wystąpo, występowali, sprzedaż płynnym, żadna słuchalność w niektórych tylko mainstreamowych bardzo radiach i tak dalej. I, a ludzie i tak przychodzą do domu, słuchają, włączają inną muzykę. Do tych ludzi trzeba dotrzeć, bo tych jest najwięcej. Posłuchać ludzi, czego oni naprawdę chcą posłuchać. Wiesz, z drugiej strony mam, na, mam takie wrażenie, że ilość tych wykonawców, ilość pomysłów, które oni mają, po prostu one się, one, to już jest takie ciśnienie i tak się mocno to wszystko gdzieś fajnie pcha, żeby to pokazać, żeby, to, żeby o tym poinformować, powiedzieć: Słuchajcie, tam jest prawdziwa baza muzyki, tam jest prawdziwa baza sztuki. No, tej aktualnie To jest marginesem tego, co się naprawdę dzieje w, w muzyce. Szkoda, wielka szkoda. Panowie, no, tą, inaczej tę część zakończę takimi życzeniami, żebyście, żebyście się tam właśnie pokazywali. Jeśli macie nieść ten, tej oświaty kaganek, no to, to na przykład wy, bo też coś o życiu wiecie. Ale dobra. the Witches", proszę państwa, the Heaven and Soul z płyty, która się właśnie ukazała kiedy dokładnie? 6 maja. 6 maja. Bardzo proszę. Toż Muszyński, Piotr Rybicki, czyli Ryba and the Witches. Czy wy wiecie, że się ostatnio w Anglii pojawił kapitalny zespół o nazwie The Witches? Naprawdę. A? Też jest film The Witches. No, nie, nie unikniemy, ale to widzisz ostatnio. Piotrek, ja tak ciebie obserwuję, jak słyszysz te słowa, które mówią chociażby muzycy zespołu Pixies, czy lider Kasabian. Oni bardzo dużą mówią o marzeniach, o tym, że po prostu fajne to jest wciąż się tym bawić, ja kochać chciałem, muzykę i chciałem być. Chciałem przerwać, hmm? bo my hmm? też chcemy być największą grupą na świecie, grać tylko w stadiony. Jesteśmy po prostu, idziemy w tym kierunku. Idziemy po was, nie bierzemy jeńców. Jak to, yy, zaraz, jak to on powiedział? Aha, uciekajcie nam z drogi. No, dokładnie. Co się będzie działo w związku z... To przypomnę tylko Państwu, bo w pierwszej godzinie rozmawialiśmy i tak sobie podzieliliśmy to spotkanie z muzykami zespołu Ryba and the na dwie części. Co się będzie działo teraz, jeżeli chodzi o koncerty? Koncerty. Będziemy grać... Zostaliśmy zaproszeni do Jarocina. Będziemy grać na festiwalu w Jarocinie. Niemniej jednak przygotowaliśmy też e, tak zwany, to się teraz uważaj, Amplak. E, Aha. Elektroniczny amplakt. To znaczy, że przy użyciu elektronicznych zabawek i gitar będziemy grać małe koncerty na dwóch metrach kwadratowych. Takie w mieszkaniach, w takich miejscach i... Słuchaj, i, tego jeszcze nie było, wiesz o tym. Ale ja nawet nie, nie wiem, czy to było. Nam się to podoba. Ja ale to już... teraz wyobraź sobie, pukasz. Przepraszam, bo my tu z zespołem jesteśmy, chcielibyśmy... Zamówiony był koncert, właśnie koledzy <laughs> zamówili i jesteśmy. Tak jak wiesz, Tak wiesz szuraż o, o wycieraczkę jesteśmy cieszy się. Czyli Jarocin, tak? To jest, to jest takie pierwsze poważne miejsce, tak? tak? Co to, jeszcze? Po 15 latach znowu w Jarocin. Jarocin jest najważniejszy. Później mamy yy, parę zaproszeń. To są bardzo ciekawe miejsca, bo to są na przykład przystanie jachtowe na, na wybrzeżu dla takich właśnie Skandynawów i też nas to rajtuje, ponieważ jest kilka zaproszeń do, do grania w Belgii i Berlinie. Mhm. Chcemy się wybrać z tą naszą muzyką, bo mamy taki międzynarodowy język. Okay. Możemy się porozumiewać i to są rzeczy, które się będą działy. Natomiast jest jeszcze w przygotowaniu trasa jesienna, którą chcemy zwizualizować obrazami Bartka i ruszyć w, taką, w kilku miastach, kilku miejscach fajnych, które sobie sami wybierzemy i chcemy to zrealizować. Mam nadzieję, że przyjdziemy do Ciebie i, i, i popogadamy o tym. No i jeszcze jest wszystko nierozstrzygnięte, jeżeli chodzi o konkurs nowego męskiego grania, bo do 20 czerwca przypomnę, ten konkurs trwa, a Wy tam jesteście jednym z zespołów konkursowych. Powiedzcie też o tej płycie. Dlaczego ona zawiera tak naprawdę dwa dyski? No wiesz, jedna to, to jest nagranie studii, na, nasz, na zapis naszych myśli, a drugi to jest zapis naszych emocji, czyli DVD. Z koncertu. Koncert, który zagraliśmy w studiu Krzysztofa Komedy w Poznaniu. Mhm. No to był nasz pierwszy koncert, więc zrobiliśmy sobie duże wyzwanie. I to było dość, do, do, dosyć ciekawe, ciekawa konfrontacja. No bo to pierwsze takie uderzenie i, i, i no myślę, że było fajnie. I tu jeszcze czuliśmy tego komedę gdzieś z tyłu. Teraz właśnie no rozmawialiśmy, właśnie. że był komeda, a teraz by się przydała osiecka. No właśnie. <grywa> <grywa> Słuchajcie, ale ja was zapraszam na obsesję, naprawdę. To, to nie są żarty. To nie, nie mówimy tego po prostu w panu Bogu w okno, tylko mówimy to przez radio do całej Polski. Rybandy łycze, kochani, bardzo wam dziękuję za tę wizytę i dziękuję za cierpliwość, i dziękuję za płytę i dziękuję za one time, którym skończymy dziś, dobra? Zapraszamy taki... na, na koncert. To jest właśnie taka fajna definicja. Krótkiego komunikatu, który, o, po którym się mówi, po wysłuchaniu, którego się mówi strzał. strzał.